bardzo proszę, czy ja pani mam wysłać wizytówkę, a pani sobie na stronę zobaczy. Aluniu. O, cześć. No, to powtórzę, popatrzę i nie do mnie podejść. Słuchajcie, kochani, przy okazji chciałam wam powiedzieć, że ostatnio wydarzyły się ważne dwie rzeczy dla mnie, a mianowicie od bardzo wielu lat, wiecie o tym doskonale, znając mój kanał na YouTubie, mówię o tym, że trzeba dbać o źródło energii, bo wszystko determinuje poziom energii w organizmie, że trzeba dbać o jedzenie, odpowiedzi, że trzeba dbać o wodę, że trzeba dbać o sen i że trzeba dbać o powietrze. Mało tego, tutaj dochodzi w odpowiedzi z firmą Cepter współpraca, jeszcze dochodzi świadome światło, które ma najnowszą technologię fullerenową, która działa cuda. To jest jedna odpowiedź wszechświata na moje gdzieś tam przekonania wewnętrzne i takie pytanie, jak mogę sobie jeszcze lepiej dbać o siebie, jak mogę, kiedy jest zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczona woda, kiedy jest jedzenie jakie jest. Jak, co ja mogę takiego zrobić? No i w odpowiedzi dostałam właśnie firmę Cepter, która gwarantuje nam jakość powietrza, której nie mamy obecnie już na Ziemi, która gwarantuje nam jakość wody, której już nie ma obecnie na Ziemi, która gwarantuje nam takie stężenie 18 milionów cząsteczek jonów ujemnych na centymetr sześcienny, którego nie ma, nie znajdziesz, nie uraczysz. I to czuć, to po prostu jak ktoś ma świadomość ciała, to czuć, jak to działa. Druga rzecz, jaka się dla mnie wydarzyła, to taka, że zawsze na warsztatach mówiłam o tym, żeby, kiedy chcesz wykształcić nowe połączenia neuronalne, nowe przekonania, to zrób sobie tapetę na telefon, zrób sobie brelok, kup sobie brelok do kluczy, który będzie wyzwalał to. Zrób sobie jakąś taką biżuterię, gdzie chwytasz to i wyzwalasz tą intencję, którą programujesz. I co się okazuje, że słuchajcie, dopiero niedawno się zorientowałam, jak to też by dziś przywiozłam na zamówienie z regionu. I ja to po prostu zaczęłam sama robić. Czyli robię breloki do kluczy z intencją, piękne i takie piękne, o, które można sobie powiesić i tą intencję i to uczucie wyzwalać na każdym poziomie. Także taka niesamowita zbieżność, gdzie ja zauważyłam, że wszechświat dba ewidentnie w tym momencie o moją materię, bo wszystko mam, chciałam się zaopiekować finansami i w odpowiedzi dostałam takie piękne dwa prezenty. Uświadomienie sobie, że tak naprawdę ja dzieląc się wiedzą mogę też dzielić się tym, co dla nas dobre, co gwarantuje nam najwyższą jakość życia i do tego jeszcze mieć wreszcie obfitość w portfelu. Wszystkiego dobrego każdemu z nas życzę właśnie takiego wydania życia, żeby czuł się spełniony na każdym poziomie. No. Super.